Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Taborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Dwa tygodnie temu, w sobotę 5 marca, w sali parafialnej kościoła świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursów rysunkowych zorganizowanych przez oddział Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Komentarz do sprawozdania oparty został na materiale prasowym pani Beaty Błaziak. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie polskich szkół podstawowych i średnich, rodzice, grono nauczycieli oraz zaproszeni goście. Konsul Andrzej Szydło oraz prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Iwona Malinowska. Wszyscy mogli obejrzeć prezentowane najlepsze prace konkursów i podziwiać talent naszej młodzieży. Tematyka konkursów związana była z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Uczniowie klas młodszych, od klasy zerowej do czwartej, wykonywali ilustracje do ulubionej legendy Polski, natomiast uczniowie klas od 5 do 12 dowolny rysunek dotyczący dziejów Polski na przestrzeni milionych stuleci. Najważniejsze fakty z historii naszej ojczyzny przedstawił także wyświetlony na początku uroczystości, ciekawie zrealizowany, zrozumiały dla widza w każdym wieku film animowany. Po projekcji prezes Okręgu Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego Teresa Bielecka omówiła 16 lat działalności oddziału, podkreślając, że głównym celem zorganizowanych przez jego członków 13 konkursów plastycznych było rozwijanie wśród uczniów miłości i szacunku do Polski oraz wiedzy historycznej. Dodajmy, że w konkursach brali udział uczniowie szkół polskich z Brampton, Milton, Oakville, Toronto i Mississauga, a ostatnio również z Brantford. Pani Bielecka złożyła podziękowania m.in. dla proboszcza parafii, ojca Janusza Błażejaka za jego wspaniałą pracę z dziećmi i młodzieżą, posługującej w parafii siostrze Karolinie za pomoc przy organizowaniu spotkania, konsulowi Andrzejowi Szydło za wspieranie konkursu przez konsulat generalny w Toronto, dzięki którego pomocy finansowej zakupiono nagrody dla wszystkich laureatów konkursu, a także naszej Credit Union za rejestrowanie od wielu lat przez posiadane przez nią Polish Studio szkolnych uroczystości oraz imprez i prezentowanie ich szerokiej widowni polonijnej. Słowa podziękowań za współpracę i wszelką pomoc pani Bielecka skierowała także do rodziców, koleżanek i kolegów nauczycieli za kontynuowanie pracy nad konkursami i do członków komisji oceniającej pracę. Zabierając głos, konsul Andrzej Szydło złożył podziękowania i gratulacje nauczycielom, rodzicom, a także autorom nagrodzonych prac. Wspomnijmy przy okazji, że w późniejszej części spotkania pan konsul poinformował zebranych o skierowanym do uczniów szkół polskich konkursie na realizację filmu dokumentalnego przedstawiającego losy polskich emigrantów w Kanadzie, przygotowywanym przez Konsulat Generalny, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i organizujące w Toronto Festiwal Polskiego Filmu Stowarzyszenie Ekran. Szczegóły dotyczące tej oryginalnej, ciekawej inicjatywy przekażemy Państwu w jednym z najbliższych programów.
uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu przez członków jury prowadziła jego przewodnicząca Magdalena Śpiewak-Kabza, która podkreśliła, że ocenie komisji poddano aż 165 prac. I tak w konkursie na ilustrację do ulubionej legendy polskiej wśród dzieci klas zerowych pierwsze trzy miejsca zdobyli Natalia Koczwara i Julia Paradny ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Mississadze oraz Robert Tchorowski ze szkoły działającej przy szkole Divine Mercy również w Mississadze. W kategorii dzieci klas pierwszych i drugich pierwsze miejsce zajęła Maria Masłowski ze szkoły imienia Jana Brzechwy w Milton, dwa drugie miejsca Oliwia Leonczuk ze szkoły przy Konsulacie Generalnym Polski w Toronto i Szymon Mrozowski ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Mississadze, a trzecie miejsce przypadło Julii Bilińskiej ze szkoły przy Konsulacie. Przyznano także cztery wyróżnienia. W kategorii uczniów klas trzecich i czwartych zwyciężyła Julia Luczyński ze szkoły polskiej przy szkole Mary Fix w Mississadze. Drugie miejsce przyznano Adamowi Burkowi ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika, a trzecie Weronice Tchorowski ze szkoły przy Divine Mercy. W tej kategorii również przyznano cztery wyróżnienia. W konkursie Ilustracja do dziejów Polski w kategorii uczniów klas piątych i szóstych zwyciężył Dawid Lalewicz ze szkoły imienia Jana Brzechwy. Drugie miejsce zajęła Patrycja Szypula ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika, a na trzecim miejscu plasowały się ex aequo uczennice szkoły przy Mary Fix, Monika Kubiela i Joanna Fatula. Zaś wyróżnione zostały dwie prace. W kategorii klas siódmych i ósmych triumfowali uczniowie szkoły przy konsulacie, zajmujący wspólnie pierwsze miejsce Marek Widelka i Jakub Leonczuk, a także plasująca się na drugim miejscu Emilia Panus. Podobnie było wśród studentów szkół średnich, gdyż pierwsze dwa miejsca zajęły Paulina Panus i Julia Leonczuk z Liceum Ogólnokształcącego przy konsulacie, która swoje drugie miejsce dzieliła z Natalią Lekas ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika, działającej przy szkole średniej John Cabot w Mississadze. Wręczanie nagród przeplatane było występami artystycznymi uczniów polskich szkół. Obejrzyjmy więc i posłuchajmy fragmentu wierszy, utworu Fryderyka Chopina i układu tanecznego również do muzyki Chopina. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Że ty mieszkasz między swymi, łakim kraju polskiej ziemi. Czym ta ziemia, bądź ojczyzną, czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz, kocham szczerze, a tu wierzysz, Polskę wierzę. Ślicznie dziękujemy. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność swą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasniej bronisz Częstochowy i w ostry świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować.